Chyba zostałem przejrzany. No, niestety posąg jest bardziej sprytny niż mogło się nam wydawać, więc będziemy kolejny raz wykorzystywać naszego małego przyjaciela. Zastanów się jeszcze. Ten demon nie wygląda zbyt przyjaźnie. Szczerze mówiąc, trochę się boję. Żaden demon nie wygląda przyjaźnie, chyba. Ha. Dobra, zasłonił mu oczy i teraz musimy użyć lusterka na bramie. Ciach. No i okazało się, że my jesteśmy sprytniejsi niż ten demon. Schodzimy na dół. Na szczęście nasz mały przyjaciel przeżył to i nic mu się nie stało. No takie trochę makabryczne, żeśmy go wykorzystali w ten sposób, no ale mówi się trudno. Jedyna droga ucieczki. Hip, hip, hurray. Przejście. Wampiry, potwory, zombie. Lepiej się z nimi nie zaznajamiać. Tak, no, ponieważ nasz książę nadal jest tchórzem, to nie będzie tam sterczał w nieskończoność, aż go zjedzą. No. Nie wiem, czy to coś możemy zrobić. A, nie. Tak, potwory wychodzą cały czas tak samo. Ale my ogólnie musimy się dostać tutaj od jakiejś kości trup. Mogę wam jakiś obejrzeć? Śmiałek nie zdążył uciec. Nie, znowu nie zdążę. Tak, za dużo chcę oglądać. Książę, nie uciekaj! Już, wracaj tam. Wchodź tu. Tak, to jest jedyne na razie przejście, w które możemy wejść. Tutaj nas przynajmniej te potwory nie dopadną. Aczkolwiek były tu jakieś ślady ostrej walki. Mam dziwną pewność, że nie są to ślady po rozlanym czerwonym winie. Drzwi. To chyba ślady włamania. Chyba, że komuś się bardzo spieszyło. To na pewno to drugie. Drzwi stoją szeroko otworem. Bardzo szeroko. Bardzo, bardzo, bardzo. Cały czarny. Ani chybi, atrybut nekromanty. O, jakieś tajne papiery. Pamiętnik nekromanty. Wynika z niego, że to właśnie on pomagał księciu wampirów zabezpieczyć jakąś część zamku przed wzrokiem śmiertelników. Czyżby chodziło o wieczną noc na dziedzińcu? Nie, o tym jest w innym miejscu pamiętnika. Będzie tu panować noc tak ciemna, jak ciemne są myśli tego, co potęgę swą znalazł w czeluściach najgłębszych otchłani. Co za styl. Nigdy parzące promienie słońca nie oświetlą tego zamku, tak jak nigdy dusza mroczna nie zazna świetlistej tortury, wolna od jasności, która by... Pan Słońce, niech będzie przeklęte jego imię, niech jego ciało spotka wieczna tortura wśród lodowych pustkowi wiecznej nocy, nie zagości nad zamkiem Fjord, który pozostanie wolny od plugawego dotyku światła na wieki wieków i powsze czasy. A oprócz tego... niestety brakuje ostatniej, najnowszej strony. No cóż, ale przynajmniej wiemy, co się stało. Nekromanta tak jakoś zaczarował, że Pan Słońce tutaj nie dochodzi. I nie mamy jasności w zamku. Będziemy musieli to poprawić. Co tu jeszcze mamy? To pewnie jakaś ważna czarnoksięska uwaga. Albo zapis bluźnierczego czaru. Nie, zaraz. To jakaś lista. Kupić mleko, sprzątać po zrale i mchu, pomodlić się do potężnego Kecaja Arakeipa jeszcze przed śniadaniem. Załatwić dostawę bułeczek. O. Jak słodko. To tak mało pasujące do jakiegoś przerażającego nekromanty, no nie? To chyba jakieś motto. Jeśli zbyt długo patrzysz w otchłań, otchłań zaczyna patrzeć w ciebie.
O, to chyba mój ulubiony cytat z Księcia i Tchórza. Naprawdę, jak kiedyś przechodziłam, to zapamiętałam to motto na bardzo długo i jakoś tak, nie wiem, bardzo, bardzo mi się podoba. Tak jak jest skonstruowane. Czerwona pelerynka. Płachta na rogate demony? Mamy jakąś księgę. Księga szarej magii. Zabierz. Najwyraźniej przewrócony w trakcie jakiejś brutalnej walki. Mnóstwo pomocy naukowych nekromanty. Zupełnie jak u alchemika, tylko trochę bardziej podniszczone. O, jakieś czaszki z kością. Jakiś dziwny czerwony płyn. Wszyscy w okolicy mają jakąś obsesję na punkcie olbrzymich kluczy. Jakaś rekompensata, czy co? Tak, na pewno. Nie dość, że wino czerwone jak krew, to jeszcze kielich zgnieciony potężną siłą. Co tu się działo? Jakieś demony! O, ślady pazurów. Za żadne skarby świata nie chciałbym stanąć oko w oko z istotą posiadającą takie szpony. No, tu więcej mamy śladów pazurów. Pentagramu sobie nie możemy obejrzeć, ale tu mamy jakiś talizman. To chyba talizman nekromanty. Mam wrażenie, że nie przyniósł mu szczęścia. No to zabierzmy sobie. To jest bardzo fajna rzecz. Potem wam pokażę dlaczego. Ta sama, którą wyrysowano pentagram. No jej chyba nie można zabrać. Nie mogę tego wziąć. Nie. A przecież tu mamy jeszcze skrzynię. Stara lina, wyszczerbiony miecz, skrzynka z dziurą, trofea? No, możliwe. Bo raczej nieprzydatna to w żadnym wypadku. Kominek. W środku są tylko zwęglone resztki. Chyba nie da się tam... Nie mogę tego wziąć. Wyciągnąć z tego. No dobrze, to chyba wszystko. Tak mi się wydaje. Stąd... Szara magia? Przepełniony podstępną magią. Dobra, to możemy się stąd ewakuować poprzez mapę i wracamy do miasta. Musimy się dowiedzieć coś więcej o Panu Słońce, ale coś wam pokażę, zanim pójdziemy dalej. Użyjemy talizmanu nekromanty, no na przykład żebraku. No proszę, tak. Talizman nekromanty pokazuje nam jakby, nie wiem, myśli lub marzenia ludzi, na których używamy go po prostu. Możemy go praktycznie na każdej postaci użyć tutaj. Nie jest to konieczne do dalszej gry, bo tylko w jednym przypadku talizman nekromanty się przydaje. Natomiast reszta postaci, no, można sobie podglądać, co oni sobie tam myślą, o czym marzą. Także postaram się o tym pamiętać i to robić. Przy okazji możemy właśnie przejść dalej na targ i zobaczymy, co myślą. Nie na wszystkie postaci to działa, bo są takie, które jakby się opierają temu. Nie wiem. Natomiast no, na całkiem sporo postaci działa. Ojej. Albo myśli o kłótniach z jakąś kobietą, być może jego żoną, albo nie wiem. A może ją okradał i ona go wałkiem po głowie. Cholera wie. No. Użyj. Hupsa! Ci to chyba będą mieli te kości w głowie. O. Są po prostu zagrani równo. Hupsa! No, ten też. Zobaczymy, co kupiec ma w głowie. A, liczy pieniążki! Pieniążki. Wiadomo. Użyj. A ten marzy o śpiewaniu chyba. Może jak
jakieś arie operowe czy cokolwiek. Hopsa. Dobra. Alchemik dalej ma zamknięte, no to idziemy do karczmy. A, i możemy tutaj też poużywać tego talizmanu. Zobaczmy, co u krasnoluda słychać. Tak, to jest naprawdę najzabawniejsza rzecz, którą chyba można zobaczyć. Krasnolud biegający po jakichś kwiatkach. W ogóle tego kufla nie oglądałam. Iście krasnoludzki rozmach. Ja. Yeah. Krasnolud ma ciekawe marzenia. Zobaczmy. Najgorsze, że to trzeba zawsze wybierać z tego. Aha, a ten myśli o jedzeniu tylko. Ja i myśli o jedzeniu. Spoko. Spróbujmy użyć na Arivaldzie. Nie pamiętam, czy używałam kiedyś na Arivaldzie. A, on to samo co zakonnik. No cóż. A użyjmy na karczmarzu. Pocałunki mu w głowie. Ciekawe, czy tylko czy z jego żoną, czy z jakąś inną kobietą. Zobaczmy, co u barda słychać. O, słoneczko mu świeci. Czy to jest słoneczko nad morzem? Tak wygląda trochę. Słodko. Dobra, to pogadajmy z Arivaldem. W ogóle dajmy mu najpierw tą Księgę Szarej Magii. Znalazłem w zamku Fjord pewną księgę. Pomyślałem, że może cię zainteresować. To tom poświęcony szarej magii, czyli czarom pozornie neutralnym wobec dobra czy zła. Bardzo ciekawe. Większość zaklęć jest mi nieznana. No proszę. Coś nowego. Aha, ja bym sobie tak czekała. Myślałam, że coś jeszcze powie. Dobra. Zaczytany Arivald. Mój przyjaciel, moja ostoja w trudnych czasach i nieskażone źródło czystej mądrości. Ojej, ukochany przyjaciel, jak to słodko brzmi. Mój ukochany przyjaciel, moja ostoja w trudnych czasach i nieskażone źródło czystej mądrości. Dobra, to porozmawiaj z tym swoim źródłem mądrości. Czy poznałeś kiedyś Pana Słońce? A, kiedyś mieliśmy okazję się spotkać. Co chciałbyś wiedzieć? Jak się do niego dostać? Znasz go osobiście, kim on jest. Kim on jest? Jakie chcesz wyjaśnienie? Naukowe czy zrozumiałe? Tak, to jest dość ciekawe. Niestety możemy wybrać tylko jedną możliwość. Obie są w sumie ciekawe, ale wydaje mi się, że po ludzku będzie brzmiało zabawniej. Po ludzku. Steruję tym małym, żółtym kółeczkiem od patrzenia, w które bolą oczka. O, jak słodko. Znasz go osobiście? Prosiłem go kiedyś, by poświecił mocniej nad krasnoludzkimi kopalniami Gorlargu. Bardzo niemiłe miejsce. Była tam fabryka krasnoludzkiego spirytusu. I kiedy kać pękła, wszyscy zostali zalani. Zalani dosłownie i w przenośni. I nikt nie mógł znaleźć drogi do wyjścia. A w środku było mało powietrza. Nie można było wejść z pochodniami, bo groziło to wybuchem. Reszty już się domyślasz. No tak. Nie jestem pewna, ale wydaje mi się, że ta historia była właśnie w tej książce Arivald z Wybrzeża, ale nie jestem do końca pewna. Nie wiem, jeśli czytaliście jakoś niedawno, to dajcie znać, czy faktycznie dobrze pamiętam, czy może pomyliło mi się z czymś innym, bo wydaje mi się, że gdzieś czytałam taką historię i może po prostu utkwiła mi w głowie i niekoniecznie jest związana z Arivaldem. Jak się do niego dostać? To bardzo proste. No, z książki wyrwał. Wyrwałeś kartkę z książki? Tragedia. Księga to narzędzie, a nie cel sam w sobie. To prosty czar.
Nie wiedziałem wcześniej, że można skrócić drogę do Pana Słońca. Skrócić? Zwykle można tam się dostać tylko drogą magiczną. Ten czar tworzy coś w rodzaju miejsca przenosin. Dzięki. Widzę, że schowałeś księgę. Koniec studiów? Nauka jest wieczna, a piwo wietrzeje. Tak. Dobra, zanim pójdziemy do Pana Słońca, musimy zrobić coś jeszcze. Obejrzymy sobie to. Czar przenosin do siedziby Pana Słońca. Tak, musimy zrobić coś z tym poematem, który zabraliśmy Bardowi już jakiś czas temu. Także wyjdziemy stąd. Pójdziemy sobie do domu Barda. O, możemy spróbować na kocie użyć tego talizmanu, aczkolwiek nie wiem, czy to działa na kota. Nic się nie dzieje. A, to na zwierzęta chyba nie działa. Znowu? Tak, znowu ja. Nic się nie dzieje. O, ta kobieta o niczym nie myśli. Użyj. Nie mogę tego użyć. Boże, nie. Miałam dać Dajniusz. Znowu? Tak, znowu. Daj. Pani mąż coś zgubił. Dłoń ma, co jeszcze dotyku twego nie znała, nie śmiała, lecz ogniem dzikim płonąca sunie po aksamicie cudnego ciała, ja modlę się, by pieściła cię bez końca. Zatłukę tego małego gnojka. Ojej. Koniec z wysłuchiwaniem rzępolenia. Koniec z lutnią samograjką. Koniec z praniem skarpetek. Koniec z gotowaniem rosołu na kaca. Żeby tu więcej jego brudna stopa nie postała. Z małej chmury duży deszcz. Tak, posypało się trochę z powodu jednego poematu. Różne starocie, nowością wyróżnia się tylko lutnia. Tak, lutnia samograjka podobno. Zabierz. Nie ma to jak okradać barda i w ogóle poszczególne osoby z tego miasteczka. Żona barda krzyczała coś o lutni samograjce, ale ta tutaj jakoś siedzi cicho. No niestety. Nie chce nam zagrać. Mamy jeszcze szlafmycę, ale zawisła. Że też musiała utkwić akurat w takim miejscu. Ciekawe, czy możemy jeszcze pogadać z żoną barda. Nikt nie odpowiada. Pewnie trwa rozruch narzędzi tortów. Zapewne. Dobra, no to idziemy poinformować dzielnie barda o tym, co się stało. Bo jakżeby inaczej, jesteśmy okrutni. Masakra. Chodź, książę. Mój drogi, mam dla ciebie dwie wiadomości. Jedną dobrą, a drugą złą. Dobra jest taka, że twoja urocza żona jest teraz w domu. Zła, iż wszystkie twoje rzeczy są na zewnątrz twojego domu. To twój kolejny dowcip, panie? Zemsta za ten żartobliwy poemat o tobie i Kornelii? Nie, nie, to poważna sprawa. Ponoć wpadł jej w ręce jakiś twój miłosny poemat? Coś o dzikim ogniu i pieszczeniu ciała? Och nie! Jestem poetą. Poeta nie musi zwracać się do konkretnej osoby, lecz może przemawiać do wyimaginowanej kochanki, która jest jedynie wytworem jego wyobraźni. No to ona nie chce, żeby miał wyimaginowane kochanki, chyba. Więc jednak to nie żart, ale smutna rzeczywistość. Mam niejasne wrażenie, że chyba książę maczał w tym palce. Nie, skąd? Wiedziałam, że przypełzniesz, ty mały, piszczący robaczku. Ojej. Zabieraj swoje łachy i won! Ależ, kochanie, nastąpiła horrendalna pomył... Zawsze wiedziałam, że zadajesz się z ladacznicami. Ależ, kruszynko... Morda! Ja mówię, jak śmiesz mi się sprzeciwiać! To był poemat o tobie, cukiereczku! Tylko o tobie. Wymówka już gotowa, cwaniaku! Ona tutaj! Nie będę cię prała na ulicy! Ojej...
taka Herod Baba trochę. Po kilku głośnych wyzwiskach i jeszcze głośniejszych krapsach słychać długi monolog Barda i odgłosy cmokania policzek. Wynagrodzę ci to, misiaczku. Idziemy na spacerek. Ojej, teraz to wynagrodzę. Tak. To jest dziwna rodzina. Ale co tam? My musimy jeszcze zajrzeć do nich, do środka, bo jak żeby inaczej, książę musi się włamać. Ponieważ nie zamknęli drzwi, to możemy to zrobić. Miotła. Na pewno środek lokomocji żony Barda. To nie było zbyt miłe. Rękopisy, pióro, tusz i butelka wina. Wszystko, czego artysta potrzebuje do tworzenia. Tak, zwłaszcza jednak wina. Za mało wina? O, tu mam jakieś słowika. Biedny ptak. Klasyka. Tak mały, że znalezienie go graniczyło z cudem. Tak, wyszukiwanie pikseli. Co za okrucieństwo i brak gustu. Pixel hunting. Otwórz. Wypuść ptaszka. Wolny jak ptak. Ja. Co tu jeszcze mamy? Jakieś obrazeczki. Lustro, którego potrzebowaliśmy. Całe brudne i porysowane. Nic dziwnego, że żona Barda wygląda jak wygląda. No w sumie to by się nam nie przydało, skoro jest brudny i porysowany. Flakonik z dziwnym płynem. Zabierz. Okej, powiesz jeszcze coś nowego. Nie użyj. Jak znam żonę Barda, to równie dobrze może to być kwas. Ojej. Wolę nie kręcić się w pobliżu gaci Barda. No dobrze, to możemy wyjść. No i teraz ptaszek siedzi na szlafmycy. A my potrzebujemy tą szlafmycę. Obok mamy kota. Tak. Teraz wszyscy ci, którzy są wrażliwi, to... Znaczy, w grze tego nie pokazują, ale... Typowy piecuch. Ostrzegam przed tym, co może nastąpić. No, możemy... Tutaj jest kilka możliwości, natomiast trzeba wybrać jakby poprawną drogę, czy poprawną kolejność wygwizdywania, żeby kot się zainteresował i no, tego ptaszka tam... Wiecie. Widzisz tu ptaszka, przyjacielu? Tak, to niestety go nie rusza. Kici-kici. Albo wstety, zależy jak na to patrzeć. Ale żeby ruszyć grę do przodu, to niestety trzeba to zrobić. O, głupie kocisko. Nie chcę na to patrzeć. My też nie. Tak, także książę oszczędził nam tego widoku, natomiast wszyscy wiemy, co się stało. No cóż. Za to mamy szlafmycę. Ja pamiętam, że kiedyś jak byłam młodsza, to też nie widziałam tutaj szlafmycy i mi się wydawało, że ona gdzieś przepadła. I strasznie długo się męczyłam potem, bo ona była potrzebna oczywiście do wykonania czegoś, a jej nie miałam i nie wiedziałam, gdzie zgubiłam jakąś część, żeby to zrobić, co było wymagane. Co za gustowny ubiór na noc. Tak. Okej. Dobrze, to myślę, że możemy się przenieść do Pana Słońca. I tam skończymy odcinki na dzisiaj. Także użyj czaru. Translokacja. Przynajmniej jest prosty i łatwy. No i pojawiła nam się kolejna część mapy.
No. I mamy chilloutowe miejsce. Gdzieś na jakimś szczycie góry. Tu jakieś słoneczko, chmurki płynące po niebie. I tak słodko i miło jest. No, ale będziemy przechodzić oczywiście dalej następnym razem. Ja już wam tutaj dzisiaj podziękuję. Jak widzicie, do Pana Słońca dostać się też nie jest prosta sprawa, bo czegoś nam tu brakuje. I z tym będzie związana pewna zagadka, no, ale to następnym razem. No, to dzięki za oglądanie i do usłyszenia w następnych odcinkach z Księcia i Wzgórza. Cześć!